Jutro Polacy grają mecz, także dzisiaj trzeba film kręcić, żeby jutro spokojnie można było mecz obejrzeć. Prowadź, Jackuś, no idź, prowadź. Jackie, chodź. Cześć, dzień dobry, witam Was, Andrzej Stobelski, Słupsk, Wileńska 39, pierwsze piętro w centrum handlowym Manhattan, bo z 99 i 100, słuchajcie, w tych biało-czerwonych kolorach, no nie miałem innej bluzki, ale jak się położę na te płyty, to będzie biało-czerwony w odpowiednim wertykale, tak, będzie w poziomie, a nie w pionie. Dobrze, mam to co mam za to to Polska. Dobrze, słuchajcie, zaczynamy, bo nie spotkaliśmy się tutaj, żeby mówić o meczu, który jutro, ale o płytach winylowych, które już są dzisiaj. Są w sklepie Popmaster Record Shop oraz na stronie www.popmaster.pl. Trochę głośno będzie, ktoś tam hałasuje, to tak jak kiedyś próbowałem w Londynie nagrać filmik i panowie dach wymieniali i hałasowali. Może kiedyś wrócę, pokażę Wam, jak to było. Dobrze, słuchajcie, od czego zaczynamy? Zaczynamy od Uriah Heep. Uriah Heep, koncert ze stycznia 1973 roku, pierwsze tłoczenie, Bronze Records, wytwórnia, proszę bardzo, podwójny album, gatefold okładeczka i w środku mamy wklejoną książeczkę, buklet taki, trochę starocią jedzie, jeszcze się nie przewietrzyło, ale będzie dobrze, jeśli zapach nie podoba się, no to mamy reedycję. Uriah Heep, 73 rok, z tym, że już nie ma tego bukletu wklejonego i tego zapaszku już nie ma. Bardzo delikatnie. Słuchajcie, teraz pan Maciej już Szczecin. Pan Maciej pytał się w Undergraf, czy zjadliwa kopia jest. Myślę, że jest więcej niż zjadliwa. Także excellent, excellent plus na mój gust. Zresztą można sprawdzić na stronie www.popmaster.pl albo wreszcie z tego Szczecina przyjechać do Słupska. To jest dobry pomysł. I osobiście sprawdzić. Słuchajcie, także dla tych, co lubią fizykę, co lubią generatory Van der Graaffa, tutaj mam Van der Graaff generator 6871, czyli składak z trzech lat grupy Van der Graaff, najlepsze piosenki z tych trzech lat. Coś jest nagrane nawet, nie nagrane, myślałem, że live jest nagrane jakiś kawałeczek, raczej chyba nie, tylko pisze w jakich latach, bo dwa lata poświęcono na przykład na nagranie jakiegoś kawałka. No nieźle. Van der Graaff Generator. Teraz Foreigner Affair. Tina Turner. Pojedynczy album, ale gatefold okładeczka, czyli rozkładana. Oryginalna koperta. I tu mamy przede wszystkim Steamy Windows. No oczywiście The Best, chyba największy jej kawałek na tej płycie. Foreigner Affair oczywiście też jest dobry. Także takie kawałeczki się znajdują. A teraz mamy Czarną Różę i grupa Thin Lizzy. Black Roses, a Rock Legend. Black Rose, liczba pojedyncza. Black Rose and the Rock Legend. Thin Lizzy. A tu między innymi piękna ballada, Sarah. Fajny rock, Waiting for an Alibi. Co jeszcze? Do you do anything you want to? Rób co chcesz robić. Dobrze. To Thin Lizzy. Teraz Status Quo. Whatever you want. Ok. No i pora na grupę Queen. Queen idzie do pracy. The Works i Queen. A to między innymi Radio Gaga. Radio z Gaga. Pracowałem z Goskiem Sandwikiem, który miał często z Gagę i nauczyłem go po polsku mówić z Gaga. Po prostu leciał Queen w radiu i powiedziałem, że Radio Gaga, Radio z Gaga. I z Gaga fantastycznie mówił po polsku. Pozdrawiam Ciebie, Aaron, chociaż wiem, że tak nie oglądasz. No dobrze, na razie. No byłem u Aarona ostatnio na Facebooku. No ma dużo znajomych, jedną osobę. Także fajnie, followersów zero. No, to prawie tak jak ja. Okej, słuchaj, nie, ja nie mam w ogóle nic na Facebooku, nie mam konta, to on lepszy jest ode mnie jednak. Okej, Radio Gaga, Tear It Up, It's a Hard Life, I Want to Break Free, Hammer to Fall, takie mniej więcej kawałki na tej płycie, oczywiście oryginalne koperty, bo jakże inaczej,
oryginalne koperty, pierwsze tłoczenie, płyta chyba mintowa albo prawie mintowa, sprawdźcie to na stronie www.popmaster.pl albo przyjedźcie do Słupska, wejdźcie do sklepu i sami może sprawdzić, możecie to sprawdzić. Przepraszam. Słuchajcie, tam był Queen The Words, a teraz The Miracle. Miracle i Queen. To samo, pierwsze tłoczenie, oryginalna koperta w środku, a tu mamy The Miracle, I Want It All, The Invisible Man, chociażby, co tam jeszcze mamy, Scandal, What Is All Worth It. Takie mniej więcej kawałeczki. Teraz pora na Pink Floyd, składaczek, a powinien być dwa filmy do tyłu, gdzie były składaki, ale jakoś ominąłem tych Pink Floydów. Mamy Pink Floyd, A Collection of Great Dance Songs. Kolekcja największych tanecznych piosenek. Grupa Pink Floyd. Z tym tańcem to ciężko by było zatańczyć przy Money, Get Back, przy Owcach, przy Shine on You Crazy Diamond, Wish You Were Here. No to nie do tańczenia, ale do słuchania. Fantastyczna muzyka do słuchania. To grupa Pink Floyd, koperta oryginalna. Proszę Was. Teraz pora na... Tam był The Queen i The Words, a teraz mamy Man at Work. Man at Work, czyli faceci, facet w pracy, Business as Usual. To Business as Usual to jest wtedy, kiedy na przykład remontują drogę, gdzie na tej drodze znajduje się dużo sklepów. I na przykład nie ma dojazdu do tych sklepów, ale można dojść i jest zawsze postawiona tablica, że business as usual, czyli otwarte jak zwykle, co nie? Tylko z tym, że problem z dojazdem albo z dojściem nawet, bo to różnie bywa. Także to ma na myśli, chyba że w Australii coś innego to ma na myśli, no ale w Anglii tak to miało. A to przede wszystkim Down Under, fantastyczny kawałeczek. Trochę pieniędzy stracili, bo jednak tam plagiat, gra na flecie, coś w tym rodzaju, już nie pamiętam. W każdym razie musieli zapłacić dla rodziny pani nauczycielki muzyki z Australii, która coś tam w 1907 roku chyba skomponowała. I no nieważne, jak chcecie, musicie się sprawdzić, jaka tam jest historia. W każdym razie ma natura musiała trochę pieniędzy wydać rodzinie pani, która to skomponowała. Okej, okay. Genesis, Your Story Crime. Gayford okładeczka, bardzo wczesne tłoczenie, może nie pierwsze, a może drugie, trzecie, w każdym razie z lat 70. Nie ma, patrzcie, oryginalna koperta. Oj, przepraszam, duży Mad Hatter, czyli szalony kapelusznik, także to może być pierwsze tłoczenie. Nawet, ach, już się Wam powiem zresztą. A1 U na B2U. Także pierwsze tłoczenie Genesis. A pokażę Wam mały Mad Hatter. W sumie dla mnie ten średni, bo są jeszcze mniejsze, ale to już nazywają małego Mad Hattera. Nie no, tu jest pa. Aż sprawdzę. Spójrzcie na rękę, na dłoń. Jest dokładnie na kółeczku, na centralnym, tak będzie tak, o. A tutaj powyżej otworu, dużo powyżej, jakieś 2 cm. To jest mały Mad Hatter, to w reedycjach jest, na przykład jak drugi raz wydali tą płytkę, to już była z tamtym labelem, nie z tym. Także to jest Lars Mad Hatter, szalony kapelusznik. A tu mamy małego szalonego kapelusznika. Ta płytka ma... Aha, bo to jest który rok 76, to już takie robiono. Pierwsze tłoczenie płyty. Sprawdźmy jeszcze drugi egzemplarz, bo tu A1 też jest. Zobaczmy, co tu się dzieje. Mamy do czynienia A3. No, to już jest późniejsze tłoczenie. A3 na B3, także już późniejsze tłoczenie. Tam mamy pierwsze tłoczenie, to trzecie prawdopodobnież. No dobrze, schowajmy to. Okulary z nosa lecą, spadają na łeb, na szyję. Helter Skelter. Ok, Bloiser Cult, Agents of Fortune. Gayford okładeczka.
Tutaj nie ma tak dobrze, nie ma oryginalnej wkładki, koperty. Wydanie zdaje się, że to jest portugalskie, po okładce tak można by było wywnioskować. Prohibition. I wiecie, że nie wiem, jakie wydanie. Musicie sprawdzić na stronie www.popmaster.pl, bo tu nic nie pisze. Ale po okładce mógłbym powiedzieć, że to jest wydanie portugalskie. Chyba, że jest nie portugalskie, a jeszcze australijskie. Nixon wydanie chyba amerykańskie, jeszcze lepiej. Dobrze, to możecie sobie sprawdzić na www.popmaster.pl albo popmaster.pl. Ok, już kończymy, już jesteśmy prawie na samym końcu, a przede mną Black Sabbath, Never Say Die. Never Say Die, Black Sabbath. Biała koperta, nie wiem czy w oryginale był, a Vertigo. Aha, insert, czyli wkładka. I to pierwsze tłoczenie będzie. Zdaje się, że pierwsze tłoczenie, że mamy do czynienia z pierwszym tłoczeniem, dlatego, że to mamy spaceship, statek kosmiczny, ale niemieckie wydanie z tego co widzę. Niemieckie wydanie, pierwsze tłoczenie, Black Sabbath. Ok, i na zakończenie mamy grupę. Ciekawe, czy poznacie po okładce. A nie, no taki duży napis, to musicie poznać. Bo o co się rozchodzi? O to się rozchodzi, że w Wielkiej Brytanii wyszła całkiem inna okładka niż poza Wielką Brytanią. Czyli na całym świecie była inna okładka, którą wy bardzo dobrze znacie, a w Wielkiej Brytanii wyszła całkiem inna, co nie wszyscy o tym wiedzą. A jaka? A taka. Hyde Voltage AC/DC. Proszę ja was, tak to wygląda. To jest brytyjskie tłoczenie, 76 rok, z całkiem inną okładką niż gdzie indziej. Także nawet jak macie płytę kompaktową, no to jest inna okładka niż ta, którą trzymam w ręku. Dobrze, słuchajcie, to na tyle. Kończymy dzisiejsze spotkanie z płytą winylową na lato, z winylem na lato. I zapraszam was do następnego spotkania, które już niebawem. Także trzymajcie się. Polska Gola!